Dzisiaj pierwsza moja tak długa samotna podróż. Mam do zrobienia rowerem niemalże 100 km. Wyruszyłam z Żyrardowa i zmierzam do Rzów na pole biwakowe przy domku z gliny, na które oczywiście Was zapraszam i polecam. Narastaju dróg, czuwa dobry Bóg. Tak mi się przypomniało, jak zobaczyłam to rozstaje i ten krzyż. Wiecie, jaka tu cisza? Sama jadę tą drogą, zupełnie nikogo nie spotkałam po drodze. Jej, widzicie? Owce, ale śliczne. Kurczę. Patrzcie, ile motyli. Ja dziękuję. Nie wiem, czy dobrze widać, ale kurczę.
kochani, połowa trasy za mną. Zatrzymałam się na takim parkingu przy Kampinoskim Parku Narodowym, żeby chwilę odpocząć. Ruszam zaraz dalej w drogę. Od Błonia droga straszna, bo bardzo ruchliwą trasą szlak prowadzi, szlak. Nie wiem, czy to można w ogóle szlakiem nazwać. Po prostu jest to ruchliwa ulica, nie pamiętam jaki numer tej trasy. No i wygląda jak wygląda. Tir za tirem, samochód za samochodem. Ogólnie katastrofa. Błonie, Leszno, Julinek. Przez te wszystkie miejscowości. Coś okropnego. Ale jakoś myślę, że dam radę. Za 400 metrów skręć w prawo. Kochani, jestem, dotarłam. 100 km za mną. Słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo, ponieważ telefon mi się rozładował i nie mogłam już z trasy nagrywać dla Was relacji. Jestem w tym wspaniałym miejscu. Dotarłam na pole biwakowe przy domku z gliny w Rzach, na które oczywiście Was serdecznie, kochani, zapraszam. Z tego miejsca chcę bardzo, bardzo podziękować mojemu kochanie za to, że przypomniał mi, że mam założyć na tyłek gacie z pampersem. Leginsy bardzo się przydały. No i co więcej, słuchajcie, pierwszy raz, przyznam się, bez bicia jechałam w kasku, w rękawicach ochronnych. I powiem Wam, jeździcie tylko i wyłącznie tak dla bezpieczeństwa własnego, dla bezpieczeństwa Waszych bliskich też. Pilnujcie, żeby mieli jednak założony kask. Jeżeli są to dzieciaki, to też myślę, że warto pomyśleć o jakichś ochraniaczach na kolana. No i co więcej, kochani, do zobaczyska w następnym filmie. Jeżeli relacja Wam się podobała, dajcie lajka, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.